Siemanko, witam was wszystkich serdecznie na moim kanale Retro Komora i dzisiaj postanowiłem sobie zrobić gameplaya z PS1 i pierwszą gierę, którą zarzucimy, to będzie Fighting Force. Później sobie zarzucimy Ice Combat 3 i na deser zarzucimy sobie coś jeszcze. Także niech to zostanie słodką tajemnicą tego odcinka, co będzie na deser do końca. Na nowym stanowisku? Tak. Zajebiście się cieszę, że za to poprzekładałem. Mogę sobie pograć na kineskopowym telewizorze, bo naprawdę PS1, 2 czy Xbox starej generacji, ten pierwszy z pierwszych, nadaje się tylko i wyłącznie, moim skromnym zdaniem, pod telewizor kineskopowy. Jest po prostu piękny obraz. No, wy tego nie zobaczycie, ale ja to widzę. Kiedyś na pewno też to zobaczycie, bo postaram się, żeby jakość na moim kanale nagrań była lepsza. Ale póki co jest jak jest. Także nie przedłużam i zapraszam. Obracamy to wszystko. Lecimy. Także jesteśmy po odwrótce. Także na pierwszy rzut idzie Ice Combat. Pierwsza część. Także lecimy z kuksikiem. Panie i panowie. Może sobie playkę przesuniemy, żeby było ją kawałek widać i mnie tradycyjnie odbijającego się w telewizorze. Także zobaczymy ten twór, który ma sterowanie angielskie. Dobra. Press start. New game. Dobra, easy. Mam nadzieję, że z dźwiękiem jest ok. Z widocznością też jest ok. Dobra, misja. Lecimy. Coś tam muszę zrobić. Czyli objaśnię nam. Teraz mamy do wyboru tutaj czy nie mamy nic do wyboru? Nic nie mamy do wyboru, dobra, czyli nie możemy lecieć. Tutaj jakieś rakietki do wyboru. Dobra, weźmiemy sobie te i lecimy. Co dziwne, X-em to tutaj się akceptuje. Jest to chyba jakaś inna wersja. Ale zobaczcie na to. Symulator. Po prostu jak grałem w to pierwszy raz i jeszcze ta muzyczka tutaj jest kozacka. Dobra, tylko ja bym chciał go widzieć. Dobra, mamy go. Tutaj oczywiście przyspiesza się. To nie jest tak, że się nie przyspiesza. Tam w oddali są cele. Zobaczymy, może nam się uda coś tutaj utrącić. Targety. Dobra, tak się hamuje. To jest jakiś karabinek. Dawaj, dawaj. Trafi go? No, to nie jest takie proste, jakby się wydawało. Palimy w rakietami. Dobra, teraz. Teraz. Ach. Zapomniałem powiedzieć, jak się w to gra. Ale zobaczcie tutaj na tą grafikę, jak na PS1. To naprawdę jest to coś niesamowitego. Przynajmniej wtedy robiło na mnie to ogromne wrażenie i dzisiaj robi to na mnie też ogromne wrażenie. Mimo że gierka się zestarzała, ale gra jest naprawdę. Dobra, gdzie te targety mi tu uciekły? Czyli ja go muszę najpierw namierzyć. Trochę tych rakietek mam. Zwolnimy sobie. Nie ma tak, że nie będzie trafiony. Mam nadzieję, że to jakoś da radę oglądać. No dobra, dobra, no.
daj mi go tutaj upolować, chociaż jedno. Nie rób mi wstydu przed moimi widzami. Poszły. Buzaj. Dobra, trafiony, zatopiony. Jeszcze tutaj są jakieś... Jeszcze tutaj ktoś jest. Także lecimy. Że polecam sobie pograć w Ice Combat. Kiedyś w to grałem. Niezbyt dużo, bo było tak, że po prostu gdzieś ta płyta była źle wypalona. Pudło będzie. Gdzieś tam do którejś misji dochodziłem i po prostu no niestety nie wygrywało, zawieszało się, a... Kurde, zaczyna mi się kręcić w głowie. Dobra, jak tu jeszcze mamy taką kamerkę i taką, czyli w sumie ta jest najlepsza. Dobra. Piękny symulator lotu, można tak to nazwać. Kiedyś tu się bawiłem, próbowałem przelecieć pod tym mostem. Dobra, tu gdzieś jest jeszcze taka autopilot, też można sobie włączyć autopilota. Żebym ja się tutaj nie za bardzo zagalopował. Tu widzę, że mam lecieć. Ale to chyba nie jest mój wróg żaden. Chyba. Dobra, chociażbyśmy ukończyli tą misję. Raczej jego chyba na... Nie no, namierza. Dobra. I tutaj teraz znowuż polecimy sobie tutaj. Była po prostu jazdunia bez trzymanki, jak się w to grało. Za dzieciaka. Czy za dzieciaka, za nastolatka. No. Przejście za mini. Także ci, co jeszcze nie mają PS1 i nie grali w tą gierkę, także polecam sobie pograć i pofruwać. Powiem wam, że głowa chodzi mi w różne kierunki, jak tak obracam. Ach, uciekł mi normalnie. Maverick. Bunzaj, dobra, bunzaj. Polecimy sobie... Kurde, w ogóle gdzie ja jestem? Teraz to się zagubiłem w czasie. Ale tam mamy radarek po prawej stronie. Także myślę, że tak po parę minut na każdą z gier. No i najlepsze zostawimy sobie na koniec. Ale jeszcze nie będę wam zdradzał, co mam na myśli. Niech to będzie tajemnicą. Na razie. Dokończycie filmik do końca, to będziecie wiedzieli. Także prosiłbym też o jakiś fajny komentarz pod filmikiem. Bo to jest tak jakby taka fajna motywacja do dalszych działań na kanale. Ach, spieprzył mi normalnie. Dobra. Tutaj się teraz pobawimy, koleżko. Mam cię. Pięknie. Mission over, czyli udało nam się rozwalić wszystkie wrogie samoloty i tym akcentem, takim piruetem kończymy. Dobra, ja sobie robię malutkie cięcie. A teraz w ogóle jest taki... jest powtórka po prostu, jak leciałem, nie? Czyli kończymy, ja sobie wkładam następną grę zgodnie z obietnicą. I lecimy dalej. Także widzimy się za chwilkę. Nie odchodźcie. Jeszcze. Dobra, kolejna pozycja jest w konsoli. Zobaczymy, czy zatrybi. Trybi, oczywiście trybi. Wersja amerykańska. Powiem wam, że... Bo te gry, z których gram, to są kopie, to nie są oryginały. Powypadaliśmy je z moim dobrym kolegą Piotrem z kanału Alfa Retro Mega. Także też polecam, luknijcie sobie do niego, na jego materiały. I co się okazało, że większość była w wersji amerykańskiej
I oczywiście mam jeszcze kilka telewizorów kineskopowych i tak dalej, ale niestety one odbierały to po czarno-biało. Po czarno-białemu, o, tak wam to powiem. No i nie byłem zbyt zadowolony, bo znowuż miałem to podłączone pod LCD i tak dalej, nie? I w końcu zacząłem szukać telewizora, tak? No i trafił mi się właśnie taki Sony Trinitron za grosiki. Kupiłem go tutaj u nas w Lubaniu od jakiegoś gościa, który wymienił telewizora, bo miał go w garażu. Zapłaciłem za niego, naprawdę dałem za niego 30 polskich złotych. Także miałby pójść na zmarnowanie. Nie mam od niego oryginalnego pilota, niestety. Ale gdzieś kiedyś na targu też właśnie Piotrek był i coś tutaj znalazł, takiego pilota. Nieoryginalnego, ale tak. Nie można, jedyna bolączka to, że nie mogę sobie ustawić właśnie. Jak to. Boże, już wam mówię. Nie mogę sobie ustawić kolorów, nie mogę sobie ustawić jasności, ciemności, tak. I tych różnych rzeczy, nie? Memory card, no dobra tam. Access to memory card. To i tak będzie taki gameplay, tylko taki, o, dobrze. No i, ale mogę sobie dawać głośniej, mogę sobie ściszać, mogę sobie przełączać między właśnie konsolami i tak dalej, także no, na takim czymś, na tym poziomie mi wystarczy. Chciałbym mieć oryginalnego pilota od tego telewizora. No, ale niestety nie mam. Ale dobra, nie o telewizorze. Muszę chyba jedną lampkę jeszcze wyłączyć, bo widzę, że strasznie odbija się tutaj w telewizorze. I chwilka przerwy. Dobra, jestem. Zgasiłem światełko. Jeszcze miałem tutaj niespodziewanego gościa, tylko może. Ale to wszystko pod kontrolą. Co tutaj mam? Dobra. Bierzemy się za opcję easy, czyli dobra, zagramy sobie na easy. Teraz wybieramy sobie postać, jest to taka bijatyka chodzona. Powiem wam, że lubię takie giereczki. Dobra, weźmiemy sobie tą dziewuszkę Mace, Hawk, Alana. O, to nie jest taki wielki koks, ale weźmiemy sobie Mace. Także mam nadzieję, że z dźwiękiem wszystko ok. O, trochę jakby pomiguje, nie? No, ale wybaczcie. Fighting Force. Zawsze super, zawsze spoko giera. Podobała mi się. Miałem chyba gdzieś też jakąś płytę za łebka. Jakąś demówkę albo coś. No, nie do końca kojarzę. Powiem wam, że też nie pamiętam wszystkich tych rzeczy, bo to było 20 lat temu, także. Ale dobra, był Ice Combat, trójeczka, jest Fighting Force, ładnie konsola czyta, naprawdę. Dobra, chodźcie tutaj, chodźcie. Dobra, tak jest but, a jak jest jakaś łapa, dobra, elegancko, to się zbiera, można sobie skopać radiowóz. Tutaj wyskoczyła jakaś, tu wyskoczyła jakaś bazuka. Dobra, mamy bazuczkę. Biegniemy. Rozwalamy tutaj. Gdzie tu kmioty? Dobra. A co jest najlepsze? Zaraz wam coś pokażę. Dobra, zaraz tutaj wpadnie gang łysych ciężarówką. Bazuką w czapę. Wiem, że dawno w to nie grałem i trochę to kaleczę. Dobra, chodźcie, chodźcie. Dobra, to jest skok. To jest taki przechwyt. To jest zbucik. Ale ja bym chciał. Właśnie. Po pysku, po pysku. Gleba, gleba.
Dobra, co my tutaj mamy? Czekajcie, tak ono się obraca. Ale ich tu jest sporo, nie? Ale chyba siła przewodnia tej babeczki to jest te wielkie nogi, te ciosy, te kopy. Dobra, to się zbiera ładnie. No, świetnie, pociągnął mi z giwery. Znowu mi pociągnął. Winę po takim czymś... Coś mi to słabo idzie, powiem wam. Coś zapomniałem, jak się tu walczy. Uj. Dobra. Czekajcie, muszę najpierw pokonać tego kurde z tą giwerą, bo to... Gin, śmierdzielu. Nie pozbierałem wszystkiego. Nie zniszczyłem wszystkich samochodów. Słabo mi poszło, słabo, wybaczcie. Ale nie przygotowywałem się w ogóle do tych gameplay. Ale jeszcze jedną planszę sobie przejdziemy z Fighting Force. Także... Ale tak się nie robi, nie strzela się do kobiet. Dobra, teraz jakieś piąchy. Giń. Dobra. Wstawaj. I but w torbę. Dobra, jakiś napój trzeba wziąć. Muzyczka, powiem wam, jest tutaj świetna w tej wieży. Dobra, wypiła sobie Coca-Colę, spokojnie. Myślę, że to chroniarz w garniturku. Gra jest na easy, a i tak kaleczę. Dobra, co tu, my tu mamy jakąś pałę. Nie ma tak łatwo. Oczywiście nie mówię, że ja nie obrywam, ale też obrywam. Dobra, siad. Tutaj jeszcze można też śmietnikami rzucać i w ogóle wszystko praktycznie rozwalać. Dobra, niech tutaj nam ten automacik jeszcze wypluje kilka tych Coca-Colków. Zawsze chciałem tak. No, akurat nie o to mi chodziło. Trochę energia podreperuje. Podreperowuje się? No, trochę się podreperowuje. Dobra. Czyli co tu dalej trzeba zrobić? A, tutaj trzeba. Już nie pamiętam, powiem wam, ale tu się chyba coś naciskało, albo... Albo się po prostu z buta rozwalało te drzwi. Dawaj tu Coca-Cola. Stagę clear. Także to by było na tyle, bo już robi się, a jeszcze dłuższy ten gameplay jak się robi. Dwie żeśmy przeszli, trochę się nie odzywałem, bo trochę mnie tutaj okopali, ale dałem radę jak na easy. Także znowuż przerwa i to co najlepsze, jak dotrwaliście do tego momentu, to po prostu zapraszam was na dalszy ciąg mojego materiału za chwilę. Dobra, jak się wszyscy domyślacie, jest to pierwsza część drivera.
dla mnie gierka kultowa. No, jedyna bolączka tylko taka, że mam ją w wersji niemieckiej. Ale z tym driverkiem też jest kilka wspomnień. Akurat z tym driverkiem. Ale to może materiał na kiedyś indziej. Teraz skupmy się w ogóle na samej grze. I w ogóle obejrzyjmy sobie intro gierki. Którą by tutaj furmankę wybrać? No jakby nie inaczej jak Mustang. Piękna fura. Jeans, skórzana kurtka. No i wytrych. Pyk. Się zastanawiam, jak to odpali. V8. Piękny dźwięk V8. Sorki, ale jakiś kaszel mnie ostatnio coś zaczyna męczyć. O, są mi piesaki. Ale przy fanzoliu. No i skończyła się jazda. Rumakowanie policyjne. Też gdzieś tam dokrzanili. Dobra, weźmy się za samą grę. Powiem wam, że bardzo dawno jej nie odpalałem. Ale wygląda to świetnie, naprawdę. Wspomnienia. Tu jest chyba taka rajd. Miami albo San Francisco, weźmiemy sobie Miami, noc, dzień. A, weźmy sobie w nocy. Jak szaleć, to szaleć. Że troszeczkę się światełko odbija tutaj, no nie widzicie tego tak jak ja to widzę, ale ja to widzę po prostu zajebiście. Na tym telewizorze. Ale myślę, że... Dobra, jak to gdzieś... I tu jest najlepsze to, że w dwójce można było wysiadać z samochodu, a tutaj jak już narozrabiasz i zacznie cię gonić policja, to po prostu gonimy się to już po prostu do zginięcia. Także lecimy. Wyjedźmy tutaj na jakąś autostradę, po prostu ruchy tego samochodu były niesamowite w tamtym czasie, jak człowiek właśnie dopadł pierwszą tą grę, a
najlepszy jeszcze był efekt, jak się gdzieś wjeżdżało w jakieś słupki na drodze. No, czyli już mamy pierwszą policję. Łatwo. Dobra, zgubiliśmy go. Ja może sobie to troszeczkę przyciszę, bo mnie to trochę przygłusza, a wy to i tak na pewno będziecie słyszeć. Dobra, kapeć się pali. Świetnie ta gierka wygląda naprawdę. Jak na tyle lat. Psiarskie, chodźcie. Ajajaja. Wiedziałem, popełniłem błąd. Jedno oczko już świeci tylko. Także zaczyna się robić gorąco. Zrobimy sobie właśnie ten jeden pościg. Zobaczymy, jak długo i kiedy mnie złapią. Na razie jeszcze pasek. Zobaczcie, co on tam w ogóle robi z tyłu. Dobra, już jesteśmy w jakiejś innej dzielnicy. Ach, przygrzał. Wiedziałem. Zgubię ich na bank. Nie tak łatwo. Że jakie macie wspomnienia z driverkiem? Zobaczcie na tego policjanta. Po prostu mistrz kierownicy ucieka. A ty, rozbiłeś mi lampę. W ogóle gdzie ja się wbiłem? Kto buduje takie murki na drodze? To tylko w Miami. Ach. Wieczu fajnie wylatywały te samochody. Nie no, wiecie, jak się przechodziło za migi na PS1, w moim przypadku to było jakiś Jaguar, Lotus czy coś i dorwało się takiego drivera, to po prostu grało się całą noc. Nic się nie jadło, bo nie było na to czasu, tylko się grało i grało i grało. Są zbyt inteligentni, żeby mnie złapać. Dobra, pojedziemy sobie teraz tu. Ale no właśnie tam sobie siedzieli przy jakimś parasolu chłopy. Się fajnie ich rozjeżdżało. To też był taki efekt. Ach, można było skosić właśnie parasol, stolik z parasolem. Oczywiście latarnie i inne drzewa tutaj to raczej nie. Ale znaki drogowe i tak dalej. Ach, postawili murek na pasie zieleni. Skóry, wisiny. Widzę, że tam już się robi gorąco. A, rozbiliśmy się na palmie. To ja się mnie dorwam, to będzie kiszka. Trzydzieści minut gameplaya za chwilkę. Może się uda temu policjantowi jakoś uciec. Tu bym chciał gdzieś wjechać w jakąś taką drogę boczną. Ale mi teraz tutaj, żeby było ciekawiej. Jedna prosta. Stawili blokadę. Ach. No i niestety poległem na blokadzie i tak dalej. Także to była taka gierka na deserek, na zakończenie tego gameplaya. Mam nadzieję, że wam się podobało i fajnie spędziliście te pół godziny ze mną i przy mojej gadce i przy mojej gierce.
i tak dalej, i tak dalej. Także dziękuję wszystkim serdecznie za obejrzenie, za wytrwałość do końca przy moich filmach. I co, zapraszam wszystkich serdecznie na jakieś kolejne moje materiały, vlogi, gameplaye i nie tylko. Także życzę wszystkim dobrego i trzymajcie się. Cześć!